Zapisać następujące liczby jako liczby zespolone. No dobrze, a co to są te liczby zespolone? No, liczby zespolone to są pary liczb rzeczywistych, zapisywane zwykle w takiej postaci, że to jest a, dodać b razy i, gdzie, tak jak mówiłem, a i b to są liczby rzeczywiste, czyli to jest taka para liczb rzeczywistych, natomiast i to jest jednostka urojona, o której mówiliśmy w kilku poprzednich filmach. I ona ma tę własność, że i podniesione do kwadratu daje minus 1. No i to właściwie można przyjąć za definicję liczby i. Wiecie już, że żadna liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu nie da nigdy liczby ujemnej. Czyli widać, że i to jest jakaś taka bardzo dziwna liczba, bardzo nieintuicyjna. No i na razie po prostu musicie przyjąć, że taka liczba istnieje. No i tak jest zdefiniowana, ma taką dziwną własność. No i ponieważ ona jest w jakimś sensie niezależna od. Liczb rzeczywistych, to używa się jej do definiowania takich par zwanych liczbami zespolonymi. No i można myśleć o liczbach zespolonych jako o takich liczbach, które mają dwie współrzędne. To jest dobry sposób myślenia. I ta pierwsza współrzędna nazywa się częścią rzeczywistą, to jest część rzeczywista, liczby zespolonej, czyli to, co mnoży jedynkę. Tak? A tu mamy tę drugą część to się nazywa część urojona. Czyli to jest ta liczba, która mnoży i. Ta druga współrzędna, jak gdyby. No dobrze, no to liczby zespolone to są takie pary. Część rzeczywista dodać część urojona razy i. No i liczby zespolone mają bardzo wiele zastosowań w inżynierii, w matematyce, w fizyce. No i o tym wszystkim będziemy się jeszcze uczyć. No, ale na początek rozwiążmy to zadanie, które tutaj mamy. Więc zapiszemy liczbę minus 21 jako liczbę zespoloną. No widzimy, że to jest po prostu zwykła liczba rzeczywista. Ona nie ma żadnej części urojonej, nie ma nic proporcjonalnego do i. No to, żeby ją zapisać jako liczbę zespoloną, to napiszemy tak, że część rzeczywista jest równa minus 21, no a część urojona jest 0, po prostu jej nie ma. No to napiszemy, że to jest dodać 0 razy i. Po prostu 0 razy i to jest 0, czyli to jest rzeczywiście ta sama liczba, jej część urojona jest równa 0. No a ta druga liczba, 7i, tym razem nie ma części rzeczywistej. Część rzeczywista jest równa 0, czyli napiszemy ją w takiej postaci, że to jest 0, dodać 7i. No i w taki sposób zapisujemy te liczby zespolone, które odpowiadają tym liczbom, które były dane w zadaniu.